Mieszkańcy nie zgadzają się z obecnym systemem zarządzania spółdzielni RTBS. Jak podkreślają, od lat płacą coraz wyższy czynsz, do którego wliczana jest również rata kredytu, który już dawno powinien być spłacony. Ponosimy wszystkie koszty tak naprawdę funkcjonowania TBS-ów. Spłacamy kredyty, które wrzucone są do wspólnego worka, gdzie czynsze miały maleć po spłacie kredytu, a u nas rosną. Co miesiąc jest jakaś nowa podwyżka. Mieszkańcy tłumaczą, że od lat nie mają wglądu do żadnej dokumentacji związanej z ponoszonymi przez nich opłatami. Od dziesięcioleci płacimy coraz większe czynsze. Wielokrotnie prosiliśmy najemców RTBS-a o to, żeby nam z tego czynszu wydzielił spłacony kredyt od reszty obciążeń czynszowych. Nigdy tego nie otrzymaliśmy, zawsze otrzymujemy lakoniczne odpowiedzi albo w ogóle ich nie otrzymujemy, bo nas po prostu lekceważą. Najważniejszą kwestią dla mieszkańców jest możliwość przejęcia wynajmowanych mieszkań na własność. Jednak obecne oferty przedstawiane przez spółdzielnie nie są korzystne dla najemców, ponieważ proponuje się im zakup po cenach rynkowych, pomimo spłacanego przez nich przez lata kredytu. Mieszkania obiecywano nam sprzedać po 5, 10, 15 latach maksymalnie od zamieszkania. To były też dla nas jedne z ważniejszych kwestii jako najemców RTBS-a. Dziś nie chcemy już pustych obietnic, oczekiwania nas, oszukiwania wyzysku. Nie chcemy czekać na zmiany korzystne tylko i wyłącznie dla spółek i właścicieli TBS. Mieszkańcy nie ukrywają swojego rozczarowania systemem zarządzania spółdzielni, mówiąc głośno o tym, że czują się oszukani. System TBS dla nas wydawało się, że będzie takim bezpiecznym, na miarę też naszych możliwości. Nie mieliśmy możliwości wzięcia kredytu na tamte czasy i wydawało nam się, że to jest gwarant bezpieczeństwa, natomiast od lat niestety nam go brakuje, wręcz przeciwnie, wpadliśmy w taką pułapkę systemową i staliśmy się obiektem wyzysku, wręcz nam się wydaje, i manipulacji. W ramach interwencji poselskiej z mieszkańcami spotkał się poseł Michał Kobosko wraz z przewodniczącym Polski 2050 w Radomiu Cezary Brymorą. To jest w skali całego kraju, to jest problem, jest patologia i to jest właściwe określenie. Ale to, co Państwo opowiadacie, no to jest, ja używam określenia kryminał. No. Jak podkreślił poseł, zostanie w tej sprawie złożona interpelacja do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wspólnie z kolegą Brymorą się zobowiązuje do tego, że bierzemy się za temat. Będziemy rozmawiali z kolegą Komarewiczem. Jak podkreślili mieszkańcy radomskiego TBS-u, od blisko 10 lat nikt nie reaguje na ich prośby i składane zażalenia, a rata płaconego czynszu nieustannie wzrasta.